W imieniu ludzi dobrej woli, wszystkich, którym jest bardzo droga pamięć ofiar ludobójstwa ukraińskiego, wzywam o przyjście pod polski Sejm, pod parlament 7 lipca tego roku o godzinie 13. Chcemy pokazać, że jesteśmy solidarni zarówno z ofiarami, jak też z ich rodzinami. Nikt nie ma prawa przebaczać zbrodniarzom, ale też epigonom zbrodni i gloryfikatorom w imieniu tych, którym głos całkowicie odebrano. Nie może być tak, że nad moralnością, nad prawdą zapanuje polityka. Musimy walczyć o to, żeby była ustawa sejmowa, która jednoznacznie zdefiniuje ludobójstwo ukraińskie dokonane na Polakach, wymieni skalę ofiar, sposoby zadawania śmierci tym ludziom. To upamiętnienie musi być nie tylko w postaci pomników czy tablic, w dodatku gdzieś pochowanych po bokach, po kościołach. Po pierwsze, musi być całkowicie w naszej pamięci. Musi trafić do szkół, musi trafić do ośrodków opiniotwórczych. Nie możemy zapomnieć i nigdy nam nie wolno będzie wybaczyć, dlatego że wybaczyć mogłyby tylko ofiary, ale po tym, co im zrobiono, tego wybaczenia być nie może. Bo to będzie pusty gest, nieprawdziwy. Tym bardziej, że z drugiej strony nie ma takiego odzewu, żeby te zbrodnie zacząć wyjaśniać, zacząć o nich publicznie jednoznacznie mówić, nazywać je po imieniu. Czyli jeśli polityka góruje nad moralnością, to my musimy wybrać albo polityka doraźna, bieżąca, albo stale i zawsze obowiązująca ta sama moralność. Bądźmy razem w imieniu ofiar pod polskim parlamentem, żądajmy od polskich władz tego, czego przez 70 kilka lat nie potrafiono, nie chciano zrobić. Trzeba to na tych władzach wymusić.